Nie wiem, jak oni się tutaj dostali. Możliwe, że przyszli na nogach. To jest bardzo prawdopodobne. Okej, okay, udało się bez żadnego problemu, więc możemy teraz jechać dalej. Witajcie, z tej strony Kamilos i witam was bardzo serdecznie w 31 odcinku Zombie Apocalypse. W dzisiejszym odcinku pojedziemy na lotnisko Trevora i sprawdzimy, czy nie ma tam Trevora oraz jego ekipy. Więc ruszajmy. Jak widzicie, wszystko jest tutaj pozarastane, popękane, jest mnóstwo zombiaków, a także sporo wraków. I co ciekawe, droga jest zablokowana przez stare wagony, ale myślę, że na spokojnie możemy przejechać przez środek tego wagonu. Bez żadnego problemu się to udało. Jest tutaj oczywiście mnóstwo zombiaków. Zobaczcie, jest sporo też całkiem nowych aut. I widzę, że tam są altruiści. Więc wiecie co, ja się tutaj zatrzymam, póki mnie nie zauważyli i zestrzelę ich. To będzie, myślę, że genialny plan. Okej, okay. Możemy teraz ich ściągnąć. Czy oni mają tutaj jakieś swoje auto? Nie, tutaj są wraki. Nie wiem, jak oni się tutaj dostali. Możliwe, że przyszli na nogach. To jest bardzo prawdopodobne. Okej, okay, udało się bez żadnego problemu, więc możemy teraz jechać dalej. Zobaczcie, tutaj jest stacja benzynowa. Zatankujemy sobie do pełna. Tutaj jest jakiś billboard. Prawie się przewalił, więc niebezpiecznie koło niego przejeżdżać. Dlatego sobie przejedziemy tutaj naokoło. Okej, okay, możemy teraz jechać. Wow, wow, wow! Zobaczcie! To jest chyba ogromna baza altruistów. Chociaż nie wyglądają na altruistów, ale trzeba uważać. Wiecie co? Ja spróbuję wejść na dach tego hangaru. Może się uda ich zaskoczyć, jeżeli to są altruiści. Zobaczcie, tutaj batyskaw Trevora. Wiecie co, ja przeparkuję naszą messę do środka. Tak by wyjeżdżali, bądź przyszli sprawdzić, co się stało z tymi altruistami, to mogą zauważyć naszą messę. Tylko ją postawię tutaj, będzie bezpieczniej. Tu nie powinni jej zauważyć. To jest tutaj sporo wraków, jak widzicie. Dobra, tutaj jest jakaś wieża z wodą. Ale to nas teraz nie interesuje. Teraz muszę znaleźć przejście, a raczej wejście do tego hangaru. Wiem, że z jednej strony była dziura. Okej, okay, zobaczcie, że cała ta ich baza jest ogrodzona. To bardzo dobrze. Nie widziałem jeszcze żadnego przejścia oprócz prądowego wejścia. Zobaczcie, wow, wow, wow. Tutaj jest odrzutowiec, ale o nie, to jest atrapa. Już się cieszyłem, że będziemy mieli odrzutowiec, ale zobaczcie, że to jest atrapa. Ten odrzutowiec niestety nie działa, a już się cieszyłem. A tu takie zaskoczenie, no lipa. Ale wiecie co, tu jest apteczka, więc w razie czego będę mógł wrócić po nią. Czy tu dostaniemy się już do środka tej bazy? Nie, tutaj jest wieża kontrolna, ale do środka się nie dostaniemy. Kto to jest? To są altruiści? Nie, zobaczcie, to nie są altruiści. To są ocalali. Czy to jest ogromna baza ocalałych? To jest bardzo prawdopodobne, ale jeszcze nie widziałem bazy ocalałych, której byliby ocalali. Wow, zobaczcie, że tutaj nawet są billboardy. Jak oni to przetransportowali, to ja nie wiem, ale musieli mieć jakiś ciężki sprzęt. Okej, wchodzimy do środka. Tutaj jakieś klatki na zwierzęta albo na zombiaki. Widzę, że gościu tutaj naprawia jakieś skrzynie z bronią, skrzynie z zapasami. Powiem wam, że oni chyba są lepiej zaopatrzeni niż my. Zobaczcie, ochrona, a raczej strażnicy stojący z bronią ciężką. Zobaczcie, tutaj mieli nawet samoloty. Tutaj jest garaż naprawczy. No za dużo tutaj narzędzi nie mają, ale chodźmy dalej. Widzę, że zombiaki wchodzą do środka. Jak oni tutaj pilnują? Czemu ja muszę się posuwać tych zombiaków? Strzelajcie, macie broń. Macie pewnie sporo broni, a nie używacie jej. Tutaj kolejne zombiaki. Radziłbym wam naprawić ogrodzenie, a raczej bramę wejściową. Okej, okay. Możemy iść dalej. Nie chciałem zmieniać broni. Możemy iść dalej. Co tutaj mamy? Czy tutaj jest jakiś targ? Nie, mi się wydaje, że tutaj jest jakaś strefa zaopatrzeniowa. Tutaj jakieś figurki, tutaj owoce, broń, tak, dokładnie. Zobaczcie, w ogóle te zombiaki tutaj nie atakują ich, to jest dziwne. Narkotyki nawet, wow. Tutaj jakieś lekarstwa. Kolejne owoce, jakieś chipsy. Narzędzia. Tutaj już ciężka broń widzę. Oni są naprawdę lepiej zaopatrzeni niż my. Więc nie będą chcieli pewnie przyjść do naszej bazy. Ale w razie czego będziemy mieli dobrych sojuszników. Okej, okay, tutaj
kolejne skrzynie z bronią. Czy ktoś albo coś będzie w środku? Niczego w środku nie ma. Gdzie ja znajdę zarządcę albo głównego dowodzącego tą bazą, to ja nie wiem. Okej, tutaj widzę, że jest chyba jakiś punkt informacyjny połączony z kuchnią. Zobaczcie, naprawdę dobrze wyposażona. Mam nadzieję, że nie obrażą się, że ja tutaj wchodzę. Tutaj niestety nie mogę przejść, ale zobaczcie, że to jest wszystko bardzo dobrze wyposażone. Tutaj się coś zawaliło. Okej, tutaj jest kolejny ogromny billboard. Nie wiem, po co te billboardy. Może żeby nikt tutaj nie latał. Jest bardzo prawdopodobne. Okej, zobaczcie, tutaj jest ogromna przyczepa, czyli mieli ciężki sprzęt albo jeszcze mają. Tutaj kolejne przyczepy. Zobaczcie, czy kogoś nie ma w środku. Poszukałbym zarządcy tej tutaj wioski. To nie jest wioska, to jest bardzo duża baza. Muszę uważać na to, co mówię, żeby się obrazili. No niestety ci nie pomogę, bo nie mam jak. Widzę, że tutaj kolejny zombiak. Zobaczcie, że wszystko jest bardzo dobrze zaopatrzone. Tutaj kolejne skrzynie z zaopatrzeniem. Takie skrzynki po piwie. Tu widzę, że sprzątają, bo znowu się coś zawaliło. Tam jeszcze nie zaczęli sprzątać, ale tu już zaczynają sprzątać. Tutaj jakieś zmutowane drzewo wyrosło. Zobaczcie, ile tutaj jest skrzynek po jedzeniu oraz piciu. Naprawdę są bardzo dobrze zaopatrzeni. Tutaj kolejne skrzynki. Tutaj jakiś kontener, prawdopodobnie na gruz, będą wywozili. Gościu buduje płot, bardzo dobrze, bo zombiaki wbijają wam do środka. Zobaczcie, tutaj zbiorniki na wodę. To jest dom, ale do tego domu nie wejdziemy. Ale gdzie jest zarządca? Gdzie jest zarządca? Może do góry będzie. Będę to sprawdzić. Tutaj kolejni ludzie stoją. Czy ktoś tutaj będzie? W przyczepach nikogo nie ma, wszyscy są na dworze. Nie no, tutaj nikogo nie ma. Tu jest wejście tylko na dach, żeby pewnie naprawić satelity. Ale gdzie jest zarządca? Tego nie wiem, ale wiecie co? Pójdę do punktu informacyjnego, czyli do tej kuchni, która tam była. Może się czegoś dowiem. Mam nadzieję, że powiedzą mi coś i że okaże się, że zarządcą jest Trevor. Ale chociaż nie, Trevora by tutaj nie było, bo nie ma jego ekipy. Możliwe, że Trevor mieszka poza bazą. To jest też bardzo prawdopodobne. Poczekajcie, mogę wejść tutaj? Mogę wejść tutaj? Nie, nie mogę tutaj wejść. Ale mogę wejść na tą przyczepę. Zobaczę, czy za tą bazą nie ma żadnego domu. Jak będzie dom, to oznacza, że Trevor tam mieszka. Właśnie ze swoją ekipą. Ale poczekajcie, gdzie ja mogę wejść? Tu mogę wejść. Mogę wskoczyć do góry. To jest dziwne. Wow! Zobaczcie, tam jest ogromny wrak samolotu. Możliwe, że oni przetrwali upadek tego samolotu i wybudowali tutaj bazę. Ale niczego oprócz tego wraku nie widziałem. Więc Trevora raczej tutaj nie ma. Muszę się zapytać tego gościa. Ja go zapytam, gdzie jest główny zarządca i widzimy się za chwilę. Dobrze, okazało się, że główny zarządca bazy znajduje się w wieży kontrolnej. Dlatego teraz pójdę do tej wieży i sprawdzimy, czy to jest Trevor, czy to jednak nie jest Trevor. Mam nadzieję, że to jest Trevor, bo wtedy będziemy mieli naprawdę dobrego sojusznika. Wtedy moglibyśmy mieć naprawdę solidną bazę. Zobaczcie, jaka baza jest ogromna. Więc teraz chodźmy na wieżę kontrolną. Na szczęście ogrodzenie od tej strony jest bardzo dobrze zrobione, bo żadne zombiaki nie mogą się dostać do środka. Tylko muszą naprawić sobie bramę. Okej. Tutaj jest jakiś strażnik. I teraz wchodzimy do środka. Chwila prawdy. Czy to jest Trevor? Kim ty jesteś? Liczyłem na to, że to jest Trevor, no ale w sumie nie było jego ekipy, więc Trevora raczej by tutaj nie było. Wiecie co? Wydaje mi się, że Trevor by nie zginął, a poza tym nie było żadnych ciał, nie było jego ekipy, więc możliwe, że Trevor i jego ekipa ukrywają się w jakimś innym miejscu. Możecie wpisać propozycje, gdzie Trevor i jego ekipa może się ukrywać, a ja w kolejnych odcinkach pojadę ich poszukać. Póki co ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę, komentarz i jeżeli nie subskrybujecie, możecie zasubskrybować. To by było na tyle, na razie i cześć!